Cześć, z tej strony Sanek. Bez zbędnego przedłużenia, zapraszam do oglądania. Na początku 233 mixtape'u ulepszanie Shateaury z 205 na 211 poziom. Shateaury ma maksymalny poziom 250, wtedy jest do handlu. Ja mam aktualnie do szaty dodane kolczyki. Niestety chciałbym to zmienić, ale nie ma czyszczenia, oby w tym roku albo w następnym dali czyszczenie. I dodałbym naszyjnik z US, który miałby w 6-7 bonie 8 metki i 1 na bossy, żeby mi dał 2 metki, 1 bossy, no i wiadomo, w bonach 1-5 HP kryć strzały omdlenie. I z info, które się dzisiaj pojawiło, Mago High pokazał czyszczenie do Shateaury, więc prawdopodobnie w tym roku już pojawi się czyszczenie, więc nic tylko czekać na nie. A tutaj jeszcze kilka słów o konkursie. Do wygrania 50 SM. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Należy zostawić lajka, komentarz z nickiem z serwera Polska i suba. I zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Chyba, że będzie duża aktywność, no to dwóch zwycięzców wyłonię. Na inwazji Sungma udało mi się dropnąć drugie trofeum i wybieraj nagrody zwoju. Zwój mroku sobie wybrałem. Można z tym żywiołem dodawać sobie siłę żywiołu do broni. Maksymalnie 3 razy po 8, czyli 20% żywiołu można mieć. A następną nagrodą, jakie będę wybierał, no to jest skill do peta. Wybiorę sobie księgę na potwory i pamiętajcie, wszystkie rzeczy stąd są nie do handlu. A tutaj pokaz zestawu bonusu, ile daje. 150 expa i 5 na potwory, dzięki założonemu kostiumowi góra-dół Gina, Nazarowi i siedzeniu na kamiennym sfinksie. Jeśli odpalę jeszcze wieldziało, które daje 1,5 khp, 15 potwory, dostaję 3 na potwory, czyli jest 8 potwory i 150 expa. I bonus kostiumowy działa tak samo, nawet jeśli macie kostiumy sułtana i zamiast wieldziało to wielozoko odpalacie. Tutaj w tym macie ekspienie petów na szczelinie czasu, Alastora i Melejki. Alastorowi wbiłem 102 poziom, bonusy stają te same. Daje 15 berka, 11 na potwory, 12 szycia, a Melejce wbiłem 104 poziom i zostaje tak samo 8 berka, 12 potwory, 15 bloku. I aktualnie najlepszym petem jest Alastor, daje największy damage, a jeśli go chcecie mieć z dużą ilością peżeta, no to polecam trzymać 860 dni, a potem go przemiksować na typ 7-8, żeby dał wam jeden potwór więcej, jeden bloku, ale na szóstym typie da wam tylko właśnie po jednym mniej i też daje największy damage, tylko że wtedy macie 30% peżeta. Więc pamiętajcie, albo jak spicie peta od razu, 105 poziom wbijacie, trzymiecie, potem 860 dni miksujecie typ, albo otrzymacie na zerowym poziomie 860 dni i wtedy go ekspicie i da wam też ponad 30% peżeta. Tutaj z najmikami, system najmików, pokażę, że dostałem 2 srebrne pudełko kart potwora, opłaca się to robić, zawsze jakieś karty za darmo wpadają, bo ja tam się z kartami nie bawię.
tutaj jestem w wieży Songamachi, pokaz nagród za wszystkie 50 poziomów i tutaj polecam robić właśnie do 42 poziomu co miesiąc, bo co miesiąc się wieża restartuje, plus jest szansa za pierwsze miejsce, jak zajmiecie na danym poziomie, dostać te skrzynie rankingu wieży. Za chwilę prawdopodobnie będę miksował itemy, bo tutaj zrobiłem wieżę i dostałem pewnie też szkaty rankingu wieży. I jeszcze co do wieży, tutaj na każdym poziomie macie podany, jaki jest żywioł, chyba że co dziesiąte, no to są wszystkie żywioły. Potrzebujecie odporność na wszystkie żywioły na wieże i jak najwięcej, silne na diabły bonusu, bo tutaj diabły działają, plus jak na umy z unikiem strzał też tutaj się przydaje. I tutaj miksowanie zmiankami za wieżę, 6-7 bonu w pancernym hełmie i celowanie, żeby wbiło 50 wartości ataku plus ewentualnie coś, najlepiej jakieś trucie, krwawienie. I tutaj udało się wbić 35 wartości ataku i 2 trucia. Przemyślałem sytuację, 15 wartości w tą czy w tą, nie robi różnicy, ale jest trucie, więc to się przyda, więc to zostaje. I została jedna zmianka, no to w obręcz w miksowaniu 6-7 bonu i zostaje do miksu 2 trucia, 5 wartości magicznego ataku. I tutaj otwieranie skrzyni rankingu wieży, to są właśnie skrzynie za zajęcie pierwszego miejsca wieży Songamachi, one są tam na początku następnego miesiąca rozlosowywane. I co do dropu ze szkat, no to poleciały dwie pary cęk z plusem, słodczy płomień bez B, księżycowe kamienie 2, umiejętności konnych skrzynia, wita, jazda i kamień runiczny. I jak miałem cęgi, no to wymiana wybornego szafira bez bon z koła na szafira, który miał 2 bony. Miksowanie mają błogosławieństwem obręczy i wbiło 5 mocy lodu i 5 wartości ataku, tak blisko było, 45 wartości ataku jakby więcej dało, to by była perf obręcz, a tak to zostaje. Próbowałem to jeszcze zmiksować, ale dobrze, że nie zmiksowało, bo to się przyda ta obręcz. W tamtym czasie jeszcze był event proroków, bitwa proroków, tutaj gra i udało mi się zdobyć monety i za monety kupowałem sobie złote skrzynie proroków. Tutaj jeszcze podręcznikiem o ulepszanie, talizmanu woli siła plus, na plus 5 i niestety niepowodzenie. Drop a stack on another coke and jack. Oh, you're comatose, you're comatose. Louis bag painted black, bought your friends a booth and back. Oh, you're comatose, you're comatose. Otwieraj nagrodę Enigma, stopień A za Enigmę i tutaj najlepszy z dropu to jest połyskująca muszla, ale pamiętajcie, zawsze jest szansa na skrzynię umiejętności konnych z tej szkaty. A tu też przechodzę do ulepszenia magicznymi kamieniami talizmanu mroku. Kupiłem jednego niehandlowego magika od Cyca, od kolegi z gildii i od strzała udało mu się wbić na 57 poziom talizman, więc git, lecę dalej z ulepszaniem.
I tutaj łącznie po 25 magicznych kamieniach ulepszyło Talizman Mroku na plus 60. Tutaj już odbieranie w M1 nagrody za zajęcie pierwszego miejsca na melee grupowej. Pierwsze miejsce 400 waluty Gaia. Wytworzenie rękawic mocy u mistrza Chyna Dongan i udało się wytworzyć dwie rękawice mocy i zarobiony, bo jedna była w tamtym czasie plus minus 30 wonów warta. A tutaj wam dodaję jakieś dziwne ewenementy, na przykład sprzedawanie magicznych kamieni przez kogoś, plus magiczny metal tutaj w nich próbował sprzedać. I jeszcze dziwnym było wystawienie na sklepiku broni i w broni można było wystawić jakiś kamień demona, jakiś ulep, no takie dziwne, dwie rzeczy w jednej pozycji można było wystawić. Albo materiał za chwilę z inwazji Sunga Mahi, gdzie żywioł w ogóle nie działał i nie dało się bić normalnie w bossa tyle co się powinno z tym bonusem, z tym żywiołem, tylko się biło po parę tysięcy i bossa nie dało się zbić, chyba że się by tam poszło w 20-50 osób, nie wiem. Bo normalnie brało się kwiat żywioł albo dany żywioł, odblokował wam damage i normalnie damage wchodził w bossa, nie wiem, 30-40 tysięcy przeważnie ja biłem, a tak no to nic, po parę tysięcy. Na inwazji chodziło się tylko zbijać portale i nic więcej, bo bossa nie dało się zbić. Po 3-4 miesiącach właśnie to naprawili jakoś, nie pamiętam dokładnie ile czasu to tam było, nie działało. A tutaj materiały z donatami. Za donaty oczywiście wszystkie dziękuję i pozdrawiam osoby, które mi to dały, wysłały. I don't really want it, it's all the same to me. I don't really want it, I don't really want it. I don't want the white. I na koniec dodaję wam informację, że 2 lutego do ISU dodali bilety podróżnika z Polski, można się przenieść na Polefemon za jedyne 790 SM-ów, a także można się przenieść na inne serwery, tutaj macie wszystko mniej więcej opisane, więc chętnie mogą sobie kupić bilet i się przenieść przy następnym restarcie, więc miłej gry i pozdrawiam wszystkich widzów.
A zatem przechodzimy do losowania. Pierwszym zwycięzcą zostaje Keystofek 99, a drugim Tokio. Gratulacje. Mam nadzieję, że kupon się przyda. I don't want the white picket fence and the 10 car bay and the bright green grass and the white gold chain with the I just wanna say thanks to the ones who stay at the end of the day, but I can't say shit when I feel like this. Sapphire tears with the iced out wrist. All those years and I can't do shit, yet a fire inside burned out. I don't want the white picket fence and the 10 car bay and the bright green grass and the white gold chain with the I just wanna say thanks to the ones who stay at the end of the day, but I can't say shit when I feel like this. Sapphire tears with the iced out wrist. All those years and I can't do shit, yet a fire inside burned out cause I miss you. Yo, I don't know who's gonna find this, but this is a message to the future. I wanna think that it's possible at the end of the day to be laying in our deathbed. No i to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. I think the only way to do that is to live in the moment day to day and focus on what really matters, and that's each other. Cherish the little time that we have with the ones we love, knowing that love won't last forever. So, that's all I wanted to say. Over.